fachowe. Tam kupił buty siedmiomilowe. Co stąpnie nogą, siedem mil trzaśnie, bo Michał takie buty miał właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty, w siedmiomilowe buty, o buty. W 15 minut był już w Warszawie, tutaj powiada dłużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała, już nie dopędzę mego Michała. Żona spojrzała i zapłakała, już nie dopędzę mego Michała. Dzieci go ciągle tramwajem gonią, a on już w Kutnie, a on już w Łoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście, adres wiadomo, Złota 30. Poszedł piechotą, bo było blisko, trafił na Złotą, ale w Grodzisku. Raz się umówił z teściem na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie, i w Skierniewicach, i w Koszalinie. Nie mógł utrafić, więc pod Obocznem jęknął żałośnie, tutaj odpocznę. Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje siedmiomilowe buty. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił.